Wydaje się, że cena ropy naftowej na poziomie około 72 dolarów średnioroczna w tej chwili jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. W przyszłym roku powinna ona troszkę spaść do około 69 dolarów za baryłkę ropy naftowej. Wpływ cen ropy pośredni na koszty wielu produktów w Polsce raczej nie powinny być w najbliższym czasie zaobserwowane. Oczywiście wyższe ceny ropy naftowej to wyższe koszty chociażby w rolnictwie, ale rynek w Polsce jest na tyle konkurencyjny, marże są tak niskie, tak duża jest konkurencja cenowa, że nie ma w tej chwili, wydaje się, miejsca na podnoszenie cen związane z wyższymi cenami ropy naftowej. Także między innymi w branżach takich jak transport, żegluga, lotnictwo nie powinniśmy się jak na razie obawiać wyższych cen biletów lotniczych czy wyższych cen transportu.